Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinii. Zbigniew gigrzyński były poseł PiS, który chce zostać nowym posłem PiS, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się. Albo będę mówił, panie profesorze. Będziemy bo będziemy mówić tak, że on cały jest pan doktorem habilitowanym w historii. Panie profesorze, zatem nie było przez ostatnie cztery lata pana w Sejmie, ale obserwował pan polską politykę. Czy była taka ustawa Prawa i Sprawiedliwości, za którą by pan nie zagłosował przez te cztery lata? Nie śledziłem wszystkich ustaw, więc dobra, nie nie, dobra. ale mówię uczciwie. Więc... Ale wie pan, try sądy, Trybunał Konstytucyjny, media natomiast, publiczne, prokuratura, znając praktykę, znając praktykę życia parlamentarnego, pewnie głosowałbym za ogromną większością, chyba nie zagłosowałbym za jedną i wiem, że kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości za tą ustawą nie głosowało. To jest tak zwana ustawa 2.0 zwana przez ustawę swojego twórcę czyli ministra Godzina Konstytucją nauki. dla nauki. Moim zdaniem zwaną tak na wyrost. Za nią bym nie zagłosował. A co tam jest nie tak w tej Konstytucji? Zbyt mocne nauki? wzmocnienie władzy rektora, wprowadzenie w związku z tym pewnego takiego autorytarnego systemu zarządzania uczelniami, wbrew tradycji pięknej i myślę, że bardzo dobrej polskiej tradycji daleko idącej autonomii środowisk naukowych, nadmierna niedostosowana do realiów nauki próba parametryzowania, czyli oceny, ważenia punktami osiągnięć naukowych, zwłaszcza w naukach humanistycznych, wrzucając je do tego typu samych rozwiązań jak nauki ścisłe, chodzi na przykład o cytowania. Ale, przez... pan, ale to, to, to jest tak, tak naprawdę, że mówi Pan Koszula bliższa Ciału, ja jestem profesorem, pracuję na uczelni, dotyczyło mnie to, a gdyby Pan Nie, dlatego, był sędzią, dlatego, albo może... pracował w Trybunale Konstytucyjnym, albo w mediach publicznych, to może co innego by panu przeszkadzało? Być może tak by było, natomiast ponieważ zapytał mnie pan, czy za którąś bym nie zagłosował, nie znając materii bardzo szczegółowo wszystkich, choć większość znając przynajmniej pobieżnie, za tą na pewno bym nie zagłosował. I te, o których mówiłem, sądy, Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, one zdaniem pana nie przekraczały dużej, żadnych granic. W dużej mierze. Ja jestem człowiekiem, który y, ceni sobie instytucje państwowe jako piłsudczyk. No, to były I ustawy i, wysadzające raczej instytucje. Y, jest pytanie, na ile te instytucje wcześniej funkcjonowały na zdrowych fundamentach. Ja nie zawsze uważam, że te zmiany, które szły w tych instytucjach, szły w dobrą stronę, jak chodzi o wymiar sprawiedliwości, gdzie w dużej czy to, mierze. Zgadzają się z panem, czy, czy to, co pan widzi teraz, na przykład po tym, co ujawnił one wokół sędziów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy to jest nowa, dobra zmiana? I właśnie dlatego chciałem o tym powiedzieć, że widząc mankamenty poprzedniego systemu, bo ten system wymiaru sprawiedliwości był kompletnie nie zreformowany, uważałem i uważam nadal, że on wymaga Reformie. Niestety, reformy przeprowadzone do tej pory, czy próby reform, bo one w dużej mierze zostały jednak e, zablokowane. One poszły bardziej w e, wymiany zakresie wymiany jednych, jednych sędziów na, drugi. na drugich. Co jest złym rozwiązaniem, bo ja bym absolutnie nie chciał, nie jako polityk, ale jako obywatel, który z racji swojej aktywności publicznej e, dla wielu pewnie sędziów nie jest osobą anonimową. Nie chciałbym, aby mnie nigdy sędzia tuleja czy Łączewski e, sądził, ale nie chciałbym również, żeby to był sędzia piebiak i nie życzyłbym nikomu. Dlatego powinniśmy. Sędzia Piebiak twarzą, wymiar y, wymiaru sprawiedliwości rządu. W cieszę się, że już nie jest. Ale dałem ten przykład i te przykłady z różnych stron po to, aby pokazać, że my musimy, i to jest zadanie dla przyszłego parlamentu, mam nadzieję, znaleźć takie rozwiązania ustrojowe które pozwolą wreszcie, aby każdy obywatel i pan redaktor, który też nie miał przecież w swoim życiu dziennikarskim pozytywnych e, e, zawsze doświadczeń z sądami, i ja również, bo nie miałem zawsze pozytywnych, i mnóstwo obywateli, którzy kiedyś jeszcze do mojego biura polskiego przychodzili również, e, żeby nie było poczucia, dzisiaj to poczucie jest, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, tylko po wyrok. W tej materii jest wiele jeszcze do zrobienia, i być może być może trzeba wprowadzić bardzo radykalne rozwiązania, na przykład takie, aby sędziów, oczywiście, z grona osób do tego uprawnionych, wybierać po prostu w głosowaniu powszechnym na No To na różnych pan mówi szczeblach. trochę jak Paweł Kukis. A w tym programie, w programie y, pisu takich y, zapisów nie ma. Jest za to właściwie jedna wielka regulacja. Dziennikarzy chcecie regulować, artystów chcecie regulować, ma być karta zawodowego artysty, no, trochę jak w PRL-u. Nawet Badania naukowe dziedzina panu bliska jest napisane w tym programie. Jedynymi kryteriami kształtującymi naukę mogą być kryteria merytoryczne oraz etyczne. Uwaga, w uzasadnionych przypadkach także kryterium racji stanu. Pan sobie jako historyk wyobraża rację stanu w swoich badaniach naukowych? Co to ma być? To zależałoby, czego to dotyczy. Bo, ale już mówię, bo zakładam zawsze. Staram, historyk może jakieś bomby odkryć, prawda? Nie, nie, nie. bo są politycznie bardziej, bardzo trudne. bardziej myślę w tym zakresie o badaniach właśnie w naukach technicznych, które dotyczą, nie wiem, przemysłu obronnego i tego typu rzeczy. może nie jest to napisane. Ale zakładam, że to o to chodzi, bo nie sądzę, żeby to dotyczyło na sprawiach, artystów... Natomiast to jest próba e, skorzystania, e, bo wczytywałem się w e, te zapisy programowe. E, tam jest jedna rzecz, która mi się podoba i mam nadzieję, że ona zostanie no, Myślę, że więcej, Niech nie, pani nie. Mówi, że jedna, ale pana wyrzucą. Ale, ale nie nie jedna mówię dokładnie w tej regulacji, myślę, że mhm. ona się również spodoba e, większości przynajmniej dziennikarzy, a mianowicie i nie tylko dziennikarzy e, likwidacja artykułu 212. To jest na drodzy Państwo, kodeksu karnego, za który można dziennikarzy skazywać, ale tam jest uwarunkowanie. Tak. Zlikwidujemy ten artykuł z kodeksu karnego, gdzie możemy pod warunkiem, skazywać, że... pod warunkiem że wprowadzimy własne metody weryfikacji. Mam was, nadzieję, tak mam i dlatego mówię, to jest coś, co mi się naprawdę podoba. Ja ubolewam nad tym, że ten artykuł nadal istnieje. Mogę tutaj publicznie e, e, obiecać, że bez względu na to, kto kiedykolwiek sprawia. się ustawę, nie go zlikwidować, a potem z niego korzystał. Wie pan o tym. Wiem i ubolewam na tym, uważam, że to jest jego błąd. Natomiast mówię to publicznie, jeżeli kiedykolwiek będzie ustawa w Sejmie, a ja będę w nim zasiadał i ktoś będzie chciał ten artykuł zlikwidować, zawsze za tym na, zagłosuję bez względu na to, kto by to zgłosił. Natomiast e, to jest próba, jeżeli chodzi o te rozwiązania dotyczące wprowadzenia e, korporacji zawodowej dziennikarzy, e, która jest. Próbą skorzystania z artykułu bodajże 17 Konstytucji, który mówi o samorządach zawodowych, ja nie jestem zwolennikiem stosowania takich rozwiązań. Podobnie jak już nieżyjący świętej pamięci rzecznik obywatelski pan Janusz, Janusz Kochanowski, Janusz który jeszcze za swojego życia zginął pod Podsumie Smoleńskiem, tak, próbował doprowadzić do zlikwidowania obligatoryjnej przynależności do. Korporacji zawodowych, prawników, bo oni dzisiaj są zobligowani tak, do tego. Prawda? I to jest próba zastosowania tych samych rozwiązań co do dziennikarzy. Nie wydaje mi się, aby przy dzisiejszym świecie, i ta próba, gdyby była wprowadzona w dwudziestoleciu międzywojennym w XIX wieku Dzisiaj jest trochę inny czas. Ale dzisiaj mamy trochę inny czas i wydaje mi się, że nie będzie łatwo to do, łatwe to do zastosowania. Ale jeżeli nawet jeżeli nawet wprowadzilibyśmy rodzaj... Nieobowiązkowego, ale przynajmniej jakby to powiedzieć, samorządu dziennikarskiego, który, który był regulował tego typu kwestie, ale w zamian za to udałoby się ten artykuł 212 zlikwidować, to jestem za tym, aby to nie, nie spróbować. zrobić. Nie wiem, co gorsze, ale pan jest zdeklarowanym katolikiem, politykiem prawicy od bardzo wielu lat. Jak pan ocenia postawę polskiego episkopatu w sprawie pedofilii księży? Myślę, że Kościół w tym zakresie nie radzi sobie z jedną rzeczą, nie radzi sobie z tą rzeczą od wielu, wielu lat, a mianowicie w okresie PRL-u w szczególności... W okresie III Rzeczpospolitej także do Kościoła Katolickiego, do stanu duchownego, e, zgłaszali się także często ludzie z powikłaniami o charakterze upodobań seksualnych. Dzisiaj w zakresie... biskupi o tym nie mówią, bronią wszystkich jak niepodległości, tuszowali przez lata tak, dlatego, tego Dlatego typu. o tym mówię wprost, że zgłaszały się takie osoby do stanu duchownego i przymykano na ten fakt. Oko, zwłaszcza w zakresie bardzo sporej grupy homoseksualistów. Co jest faktem. Mówi się o e, lawendowej mafii w kościele, prawda, która się tam wzajemne, wzajemnie wspiera. Nie, queen... Tylko, ale ja bym nie chciał, żebyśmy mieszali dwóch bytów. Ja nie chcę, chociaż księża deklaruje, mam seksualną, ale jest jednak trochę czym innym: homoseksualizm i Tak, Ale oczywiście like so To jest zdecydowanie coś innego, prawda? To pierwsze nie jest przestępstwem, drugie jest przestępstwem. Ale. Ale gdy popatrzymy na, jakby to powiedzieć, procentowy udział wśród tych księży, którym wyciągnięto ich e, e, zachowania pedofilskie słusznie, e, to większość z nich to byli homoseksualni. Ale, 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 ale co to zmienia. Ale co to zmienia? Czy, czy miesiąc gwałci, chłopców? Nie ma znaczenia. No, I, to, no, I to jest e, to straszna zbroń. Ale dlaczego ty mówię? Otóż przymykano na to oko, przyjmując takie osoby do stanu duchownego, a one się tam chętnie chronią. Ale dlaczego przymykano oko w pańskim e, no, to jest błąd Kościoła, za który teraz płaci. E... A dlaczego teraz Kościół nie może zrobić komisji wewnętrznej weryfikującej tych ludzi, ym, pokazać jakieś gotowości do, do, do się czynienia? także finansowego e... ofiarom? Zakładam, z tego, co starałem się przyjrzeć tej sprawie, że w poszczególnych diecezjach tego typu procedury są czynione i znam wiele przypadków dzisiaj w kościele, gdzie osoby z tego typu powikłaniami zostały ze stanu duchownego usunięte. Uważam, że te działania są jeszcze zbyt mało radykalne, że powinno się absolutnie wszystkie osoby z tego typu problemami natychmiast wyrzucić z kościoła katolickiego. A tych biskupów, którzy, którzy a, tych przymykali biskupów, obwo, a tych biskupów, którzy przy... Przymykali na, to, na przymykali na to oko e, wysłać na emerytury w najlepszym wypadku. Kardynał no to Gulbinowicz, kara. Kardynał już, Gulbinowicz jest już jest zresztą na emeryturze. na emeryturze. W związku z tym takie osoby, które zajmowały wysokie stanowiska w hierarchii i Wiedząc o takich przypadkach, mówimy o tym, że no wiedzieli tak, świadomie, tym, że wiedzieli, bo, bo wtedy jest wina, powinny z takimi stanowiskami się pożegnać bez wypalenia tego typu zła. Panie pośle, y, katolik, Nie będzie nigdy początku. Katolik z pozostał. Torunia. Wychowanek redemptorystów. Ja wiem, że historia jest trochę Ja bardziej... nie jestem wychowankiem redemptorystów. Uczestniczył pan w rozmaitych e, no, ruchach. E, przez religijnych. krótki okres czasu należałem do duszpasterstwa takimimiskiego do redemptorystów, ale jestem wychowankiem, jeżeli już kościoła Diecezji płockiej. E, wielu w prawej sprawiedliwości uważa, że jest pan wychowankiem ojca Tadeusza Rydzyka. Ja wiem, że to nie jest, jest na spore nadużycie. To, to jest no nieprawda. Nie jest Obraziłaby się pani poseł Anna Sobecka. Historia z jest bardziej skomplikowana, oczywiście, ale ja chcę zapytać o coś innego. Jak się panu podoba to, że przez te te kadencje rządów PiSu do Torunia, do rozmaitych dzieło i za Tadeusza popłynęło prawie ćwierć miliarda złotych. Przecież to jest sobie poparcia. Nie wiem na ile te dane, które są żonglowane, Dobrze, są, prawdziwe, milionów ale, są prawdziwe. Ale przyzwyczaiłem się już do tego, obserwując i uczestnicząc w życiu politycznym przez wiele, wiele lat, że poszczególne rządy, poszczególne ekipy rządzące wykorzystują różnego rodzaju środki publiczne do wspierania inicjatyw. Tym środowiskom z różnych powodów bliskie. I tak jak obserwowałem, jak różnego rodzaju tak zwane organizacje pozarządowe, które żyją tylko i wyłącznie z rządowych pieniędzy, o lewicowym charakterze, były wspierane przez poprzednią ekipę, tak domyślam się, że i obecna czyniła podobnie. Tak, pewnie tak, tylko I... różnica jest taka, że te ngo czy organizacje pozarządowe nie przynosiły głosów, a ojciec Rydzyk przynosi konkretne no to głosy. To nie jest prawda? do końca tak, że nie przynosiły głosów. To, to są konkretne środowiska Niektóre które z nich nigdy bez wsparcia różnego rodzaju grantów z ministerstw takich lub innych nie chcę tutaj wymieniać poszczególnych tytułów nie można nie sobie zajrzeć nie. na można sobie zajrzeć na różnego rodzaju sprawozdania z czego czerpiały swoje granty one nigdy by swoich opinii twórczych potem stanowisk nie mogły z taką mocą realizować, gdyby tego wsparcia nie miały. No ale przejdźmy do ojca Tadeusza. Rozumiem, że dla pana jest naturalny mechanizm, tak? Te, te, te tam 200 tak, milionów... Tak, jeżeli... Dopóki nie, dopóki nie wprowadzimy. Ja jestem za tym, żeby to wprowadzić. A może e, jawność jakaś na przykład? Dopóki, nie, to jawność Jak istnieje, bo w sprawozdaniach poszczególnych resortów i instytucji takie informacje są. Dlatego wiemy o tym, na przykład... Wie co? Częściowo przypuszczamy, dlatego, że nie o wszystkich informacjach wiemy dokładnie. Dlatego, dlatego, jeżeli wprowadzimy, rozwiązanie, ja jestem za nimi, że absolutnie ze środków budżetu państwa nie ma żadnych dotacji na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym religijnym itd., też? religijnym także, i będzie to żelazna norma wszystkich obowiązująca, to proszę bardzo. Ale jeżeli takie rozwiązania są, to nie widzę powodów, dla których można mieć pretensje do rządu Prawa i Sprawiedliwości, że wspierał jakieś muzeum budowane przez um, Ojca Ryzyka. Jeżeli, pożądźcie... się, jeżeli się wcześniej samemu, różnego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowe organizowane gdzieś tam w środowisku e, krytyki politycznej czy tego, Typu e, m, instytucji e, pozarządowych. To, proszę mi jedną rzecz powiedzieć, dlaczego akurat środowisko Ojca Ryzyka, a nie bardzo wiele innych organizacji religijnych, nawet Myśl, kościelnych. Prawda? Myślę, że także były wspierane, aczkolwiek no, to. to jest ta zawsze. Szukam odpowiedzi je... na, to na ten fenomen, e... bo pan znał osobiście ojca dyrektora, jest pan politykiem prawej stary, więc z szukam kilka lat. Natomiast. Bo macie pewne zaszłości, już nie chcę chcemy... Nie, nie, to nie jest tutaj. Nie, nie jest kwestia, czasu, za... jest, nie jest kwestia że zaszłości. Ja po prostu jestem człowiekiem, który to, co myśli, to mówi i nie zawsze to się wszystkim podoba. Tak Zrozumiałem, ona jest trafna. Tak? Natomiast natomiast myślę, że ze względu na też i wielkość instytucji, instytucje mniejsze, które gdzieś tam w mniejszym zakresie. Korzystają z tego typu wsparcia. Mniej przykuwają uwagę. Ostatnia kwestia. Ja pana kiedyś nazwałem ateistą smoleńskim. W czasie, kiedy pan pisze, był pan jednym <noise> tak, z tych bo... polityków, którzy nie wierzyli w zamach smoleński, nie wierzyli w teorię Antoniego Macierewicza, nie był pan w jego zespole smoleńskim. Było to was niewielu. Nawet po wypowiedzi, które mi pan udzielił, prezes Kaczyński wesłał pana na dywanik. Usłyszał pan burę, co pis zrobił ze smoleńskim przez te cztery lata. Nie ma Macierowicza, nie ma Smoleńska, Giżyński wraca. Ja myślę, że to, co się na pewno udało prawo i sprawiedliwości w tym zakresie. To przynajmniej w wymiarze zewnętrznym godne upamiętnienie ofiar. Poprzez pomnik. Tego nie kwestionuję tego nie kwestionuję. Poprzez pomnik i. By, ale poprzez... wie pan, wie pan o co pytam. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dotyczące wyjaśnienia tych kwestii, to być może w tym zakresie nie ma jakiegokolwiek postępu w zestawieniu z tym, jaka nasza wiedza była cztery lata temu. Ja w każdym razie jakichś drastycznych nowych informacji na ten temat. nie Pan w Smoleńsku, czy nie wierzy pan? Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że kwestią wiary to jest mój stosunek do pana Boga, czy pana redaktora, czy innych. Obawię, a że kwestia też jest sprawą wiary. A kwestia, a kwestia tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, powinna być tylko i wyłącznie sprawą profesjonalnego śledztwa w tym zakresie czynnego. A z Pańskiej wiedzy, jak pan to dzisiaj jest w stanie ocenić? To co twierdził Antoni Macierewicz przez lata przekonuje pana czy nie? Ja ciągle nie usłyszałem argumentu, który by wskazywał, który by mnie przekonał do tego, że wiemy, co się wtedy stało. Nie wiem jeszcze, co się stało wtedy, i być może kiedyś się dowiem, bardzo chciałbym, aczkolwiek obawiam się troszkę, że tak jak tragedia giblartarska. Która ciągle, mimo badań niedawno. Sikorskiego, tak, Generała tak Sikorskiego. Generał Sikorskiego jest ciągle mimo wszystko nie do końca wyjaśniona, mimo że była sekcja zwłok robiona przez kilka lat temu i tak dalej. A eee, co, ta... pisma, wszystkie służby, wszystkie dokumenty? No wszystkie nie, wszystkich dokumentów nie? i wszystkich służb nie ma, bo jednak w tym zakresie wiele jest po rosyjskiej stronie. Tak jak w przypadku Gibraltaru po stronie angielskiej do, tysiąc, do 2043 roku przedłużono niektóre utajnienia to dokumentów ja to angielskich. Pan Moskowicz mógł nam powiedzieć, że nam nic nie będzie w stanie ustalić. Pan poseł Zbigniew kirzyński. E, zapraszam Państwa za tydzień do programu Onet Opinie. Zbigniew Kirzyński był w Prawie Sprawiedliwości, wraca do Prawa Sprawiedliwości. Jedyny człowiek w ostatniej dekaci, który rzucił rękawicę Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w związku z tym zmienił statut PiS tak, żeby Giżyński nie mógł startować przeciwko Nie, 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 nie statut regulamin. Tro trochę bardziej skomplikowana sprawa. Ale jedna. trochę się <laughs> wystraszył. Dziękuję Państwu <laughs> bardzo serdecznie.